Nazywam się Dawid Myśliwiec, prowadzę w internecie popularno-naukowy kanał YouTube Uwaga Naukowy Bełkot i tak się składa, że dzisiaj jestem w Gdyni, na Gdynia Explory Week i korzystając z okazji mogę się też wybrać na ogólnopolski finał konkursu naukowego Explory i zobaczyć, jakie prace przygotowały najmłodsze, najzdolniejsze umysły w Polsce. Także zabieram ze sobą kamerę i idę oglądać. Cześć, słuchajcie, mam do Was pytanie bardzo proste i jednocześnie bardzo nieoczywiste. Co ma wspólnego Leonardo da Vinci, oko i choroby cywilizacyjne? Leonardo da Vinci był wielkim odkrywcą. Zaobserwował on bardzo wiele takich zależności, które są w przyrodzie. Między innymi taką zależność proporcjonalnego rozgałęziania się drzew. Mówi ona, że jeżeli gałąź rozwidla się, to suma promieni gałęzi tych rozwidleń równa jest promieniowi gałęzi macierzystej. A taką strukturą podobną są właśnie naczynia krwionośne. Czy ktoś w ogóle na świecie robił to wcześniej, czy to jest wasz autorski pomysł? Nie jesteśmy pierwsi. Złożyliśmy wniosek do Urzędu Patentowego i czekamy na decyzję. Ilu osobom mogłoby to tak wymiernie pomóc? Około 300 milionów ludzi na świecie choruje właśnie na retinopatię cukrzycową oraz wyrodnienie plamki związanej z wiekiem. Czyli grupa odbiorców jest spora. No to ja będę trzymał kciuki. Dzięki wielkie. Widzę, że wasz projekt dotyczy fuzji termojądrowej. Powiedzcie mi proszę, dlaczego się tym zajmujecie, skoro co 3 miesiące jest informacja, że to nie wychodzi? Ta informacja dotyczy prawdopodobnie zimnej fuzji. My pracujemy nad zupełnie czym innym. My badamy takie zjawisko, które zachodzi na Słońcu. Jednak nie odzorujemy tych warunków, które są na Słońcu. Jest to niemożliwe na Ziemi. Robimy to w inny, może ciekawszy sposób. Czym jest ten ciekawszy sposób? Z racji, że nie jesteśmy jako ludzkość w stanie wytworzyć sztucznego pola grawitacyjnego, aby przeprowadzić dokładnie to samo zjawisko, co na Słońcu, wykorzystujemy w tym celu pole elektrostatyczne. W naszym urządzeniu podajemy na zewnętrzną kopułę 40 tysięcy volt, co tworzy nam wklęsłe do środka pole elektrostatyczne i naładowane dodatnie cząstki akcelerują się do środka, zderzając się ze sobą z bardzo dużymi prędkościami. Jaki jest taki szerszy cel tego projektu? Czy on jest stricte naukowy, czy jeszcze chcecie coś innego, wymiernego uzyskać, robiąc to, co robicie? Gotowe urządzenie może znaleźć zastosowanie w wielu dziedzinach i przemysłu, i nauki. 40 tysięcy voltów to jest dużo. Spróbuj uzmysłowić wszystkim, jak dużo. Kopnięcie tego nie jest zbyt bezpiecznym przeżyciem. Boli. Boli, ale da się przeżyć. Dobra, dziękuję chłopaki. Bardzo życzę powodzenia. Zobaczyłem wasz projekt i przyszło mi do głowy takie pytanie, czy wy czasem nie próbujecie teraz rywalizować z Apple i z jego smartwatchami? Trochę nas zaskoczyła ta premiera, w sensie już było wiadomo, że będzie EKG, jednak my byliśmy wcześniej, zaczęliśmy pracę i mówiliśmy o tym. Więc tak, przede wszystkim samo urządzenie nie jest tak ważne jak nasza chmura analityczna, którą przygotowujemy. Dlatego czy to będzie się odbywało cała analiza, wykrywanie zawałów na naszym urządzeniu, czy na Apple Watchu, to nie stanowi dla nas problemu. Po prostu przerzucamy chmurę na inne urządzenie. Designersko, rozumiem, to jest roboczy projekt. Tak, tak, to jest roboczy. To jest wszystko wydrukowane w technologii Multi-Jet Fusion. Ogólnie to jest na potrzeby porównania do naszej finalnej wersji, która prawdopodobnie będzie w jakimś metalu, na przykład w aluminium. Dla jak dużego grona potencjalnych odbiorców jest to produkt? Z tego, co wiemy, w tej naszej grupie docelowej, czyli mężczyźni powiedzmy powyżej 40 roku życia, jest ponad 300 tysięcy użytkowników Apple Watcha, którzy prawdopodobnie mogliby używać takiej aplikacji, jeśli wprowadzilibyśmy to na produkt Apple'a. Dziękuję wam i życzę powodzenia. A jeżeli interesuje was więcej informacji dotyczących tego naprawdę niezwykłego naukowego wydarzenia, Facebook, strona internetowa, jeżeli chcecie się sami zmierzyć z najzdolniejszymi naukowo umysłami Polski, no to w imieniu organizatorów zapraszam was już za rok.